Dobry wieczór Państwu. Serdecznie witam wszystkich tych, którzy przybyli na kolejny program z serii Bóg, Honor, Ojczyzna. Cieszę się bardzo, że jesteśmy dzisiejszego wieczoru razem. Chciałem zapytać, jak minął dzień? Czy dobrze, czy źle? Nieźle. Dobrze. Cieszę się bardzo z tego powodu. Co prawda temperatury już nie te, co jeszcze kilka dni temu, ale słoneczko dzisiaj też się pokazało. Prawda? Bóg troszczy się o nasze doczesne potrzeby. A więc mamy powody, aby być wdzięczni także za dzisiejszy dzień. No a w związku z tym, że zebraliśmy się, aby coś z niecoś też i ze Słowa Bożego się dowiedzieć, że chcemy też Boga po prostu uwielbić, tak jak w tej pieśni pięknej, starej, chrześcijańskiej, która wznosi nasze serca do Boga. A więc myślę, że spędzimy tą godzinę wspólnie pożytecznie, budująco. Ja proponuję, wczoraj żeśmy zakończyli pierwszy wykład modlitwą, ale mówiliśmy o Bogu, który stwierdziliśmy jest w naszym życiu najważniejszy, który sam zaprasza nas do społeczności ze sobą i ludzie tęsknią za kontaktem z Bogiem, ale chyba jeszcze bardziej, tak jak w tej przypowieści, to ojciec wyglądał tego syna, który gdzieś długo nie wracał, chodził swoimi drogami. No i jeszcze gdy był daleko, to przypowieść mówi, że już ojciec dostrzegł wędrowca i rozpoznał, że to jest jego syn. O starszym człowieku byśmy mogli powiedzieć, że niedowidzi, prawda? Ale miłość ma dobry wzrok i być może nie widział dokładnie postaci, ale poznał ruchy. Tak, to jest mój syn z pewnością i był gotowy na jego powitanie. Drodzy, a więc pokłońmy się dzisiaj także Panu Bogu w modlitwie na początek. Pragnę podziękować Tobie, dobry Boże, że możemy być dzisiaj znów razem i że możemy mieć kolejny program. Prosimy o Twoje błogosławieństwo, dobre myśli, aby też i Słowo Boże, Biblia do nas przemówiła, tak jak Ty natknąłeś ją Duchem Świętym, tak aby ten Duch Święty i nam został udzielony, abyśmy dobrze odczytywali to wszystko i rozumieli to, co chcesz nam powiedzieć w niej i przez nią. Amen. Amen. Tak jak zapowiedziałem wczoraj, dzisiaj będziemy mieć program, który będzie dotyczył środkowej części naszego hasła, a więc będzie dotyczył honoru. Tak? I honor to jest takie określenie, które różnie nam się może kojarzyć, prawda? Czasami się mówi o kimś, że ktoś jest taki honorowy i to niekoniecznie oznacza, że dobrze, prawda? Bo człowiek honorowy to jest taki, że no, jakby taki się uważa, jakby troszkę był wyższy, lepszy, tak? Od ludzi, którzy go otaczają. I rzeczywiście właśnie jeśli chodzi o definicję honoru, to człowiek, który wysoko stawia honor w swoim życiu, to znaczy, że on ma zaufanie do własnej wartości, jest świadomy tej własnej wartości i poprzez ten fakt jest gotowy tego swego dobrego imienia, tego wysokiego poczucia wartości, gdy ono zostanie w jakiś sposób naruszone, jest gotowy bronić. Tak? I gdy jego dobre imię zostanie naruszone, to jest gotowy od razu zareagować. I dlatego też z poczuciem honoru jest związane inne określenie, raczej byśmy powiedzieli o takim niechrześcijańskim zabarwieniu, jak zemsta. Człowiek honorowy, gdy jego duma, jego własne ja zostanie dotknięty, reaguje od razu. Nie czeka z reakcją, reaguje od razu, gdyż dyshonor domaga się zemsty od razu. Tak? No i tutaj
oczywiście my musimy stwierdzić, że w tym aspekcie pojęcie honoru nie może, nie godzi się z nauką chrześcijańską, którą my tutaj reprezentujemy. Niemniej jednak ten honor jest, prawda? I ja tak jak wczoraj wspominałem, to hasło Bóg, honor, ojczyzna jest dewizą Wojska Polskiego. I ja tu przygotowałem też taką krótką informację, że początkowo to hasło miało inną nieco formę, mianowicie pojęcie Boga było pomijane i dwa drugie elementy występowało na sztandarach także, honor, ojczyzna. I w tej formie to hasło jako dewiza Wojska Polskiego zostało wprowadzone, tutaj sobie wynotowałem, ustawą o znakach i godłach narodowych 1 sierpnia 1919 roku. Honor, ojczyzna. Natomiast w niektórych oddziałach wojskowych w sposób taki nieoficjalny dodawano jeszcze ten element Boga, czyli Bóg, honor, ojczyzna. Natomiast już oficjalnie to hasło zostało wprowadzone jako powszechnie obowiązujące dekretem prezydenta RP z 15 października 1943 roku, a więc to już działo się w czasach wojny. Więc dobrze, żebyśmy byli tego świadomi, że ten element boski nie funkcjonował zawsze wszędzie. Niektórzy uważają, że to dobrze, niektórzy źle. My akurat może nie będziemy dzisiaj się nad tym zatrzymywać. No ale stwierdziliśmy właśnie, stawiając pytanie, czy określenie honor zawsze kojarzy się pozytywnie, no to stwierdzamy, że to można z różnej strony na to patrzeć, prawda? Gdy weźmiemy pod uwagę to, że człowiek o wysokim poczuciu własnej wartości reaguje w sposób gwałtowny, no to może, może powodować, że stawiamy znak zapytania. Tak? Dlatego też istnieje jeszcze inne pojęcie godności osobistej. I właśnie pojęcie godności osobistej, mówimy, że ktoś ma poczucie, wysokie poczucie własnej godności, to tutaj już nie występuje ten element właśnie takiej gwałtownej, szybkiej, natychmiastowej reakcji, gdy ta godność osobista zostanie w jakiś sposób naruszona. No i w związku z tym godność osobista uważam, że jest bardziej taką cechą, która powinna być pielęgnowana przez chrześcijan. Tak? Chrześcijanin jest świadomy poczucia własnej wartości, którą nadaje każdemu wierzącemu kto? Jezus Chrystus. Tak? Jesteśmy dla Boga ważni, cenni. On nas kocha, On nas stworzył, On nas uratował. Jezus Chrystus przybył na tę ziemię, prawda? Jak żeśmy wczoraj mówili, że ziemia jest takim pyłkiem malutkim, gdzieś zawieszonym w kosmosie, a Pan Bóg jednak o nas pamięta, troszczy się o nas, a kiedy popadliśmy w tarapaty, przybył w osobie Jezusa Chrystusa, aby nas właśnie ratować. To nadaje człowiekowi naprawdę wysoką wartość, o ileż inna wartość jest w innym poglądzie na świat, prawda? Mam na myśli ewolucjonizm. Darujcie, że taką robię wycieczkę, no ale żyjemy w konkretnym świecie, prawda? Gdzie ten ewolucjonizm dzisiaj opanowuje światopogląd. No i ewolucjonizm mówi, że w zasadzie to, że jako ludzkość istniejemy, to jest zupełne dzieło przypadku. Życie ludzkie w zasadzie jest bezcelowe. Nie ma jakiegoś sensu w tym, że istniejemy. No i oczywiście też kiedyś przestaniemy funkcjonować i to na zawsze. A więc chrześcijaństwo pod tym względem daje każdemu z nas osobiście indywidualne poczucie wysokiej własnej wartości.
jesteśmy przez Boga cenieni, jesteśmy dla samego Boga ważni, tym bardziej dla nas we wzajemnych relacjach powinniśmy odnosić się z godnością, z szacunkiem. Tak? No i pozwoliłem sobie zrobić takie zestawienie pewnych cech. Jedne są zgromadzone po mojej prawej stronie, drugie po lewej. Jest pewna myśl w tym zbiorze tych właśnie cech i bardzo bym prosił, żeby Państwo... Aha, do mikrofonu. Dobrze. Bardzo bym prosił, aby Państwo spróbowali się wypowiedzieć na ten temat. Jaka jest myśl właśnie w zestawieniu tych właśnie cech, które obok pojęcia honoru gdzieś się znajdują? Proszę bardzo, widzę tam rękę. Jeżeli można, to wszystkie te pojęcia po lewej stronie honoru, one są jakby cieniem tego honoru. Nie są to cechy zbyt pozytywne, bym powiedział, mają dużo taki odcień negatywny. Po lewej, czyli po mojej prawej, tak? Zarozumiałość, pogarda, brak samokrytycyzmu, gwałtowność, bezwzględność, okrucieństwo, działanie. Przeraziło mnie to, bo ja to znalazłem dwie rzeczy, które mnie dotyczą. Ale to jest moja sprawa. Natomiast po prawej stronie te wszystkie cechy jak gdyby podnoszą honor wartościowo i to są rzeczy, bardzo emocje, bardzo pozytywne, powiedziałbym. Pokora, o której tyle tu się mówi właśnie w tym zborze, życzliwość, cierpliwość, wyrozumiałość, przebaczenie, rozsądek i łagodność. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś chciałby się wypowiedzieć? Tak? Czyli te właśnie cechy, które były wymienione po mojej lewej stronie są bardziej takie pozytywne, natomiast te po prawej mojej stronie są bardziej negatywne, prawda? No a honor gdzieś się może ocierać o te właśnie wartości, i jedne i drugie. Ale byśmy mogli powiedzieć, że dla osoby, która właśnie możemy określić tą cechą honoru, to często zagrażają jej te cechy po mojej prawej stronie, prawda? Że człowiek właśnie, który natychmiast reaguje, bo został obrażony, powiemy o nim, że jest honorowy, ale możemy powiedzieć też, że jest gwałtowny, tak? Że od razu wyzywam kogoś na pojedynek, bo ktoś coś mi w moim opinii powiedział ubliżającego, tak? Widzę, że są ręce tam jeszcze z tyłu, proszę. Mnie się, jak kolega przeczytał te po prawej stronie, brata po lewej, nam po prawej stronie, to mi się od razu skojarzyło z darami Ducha Świętego. Przypomniał mi się od razu list apostoła Pawła do Galacjan i praktycznie to są pisz, wymaluj, te cechy, które są wypisane. Tak. Dziękuję. Ja je tak z głowy wypisywałem, więc niekoniecznie mogą być tak, jak to tam Biblia przedstawia, ale tak, możemy to uznać. Tak. Proszę bardzo. Było mówione tam, porównywane honor i poczucie własnej wartości. I tu faktycznie i z poczucia własnej wartości może wynikać i lewa, i prawa strona, ale tu się bardzo różni, z czego wynika to poczucie własnej wartości. Jeśli ja mam poczucie własnej wartości oparte na tym, że to ja wszystko i tak dalej, może mnie to kierować w tą lewą stronę. Jeśli wiem, że poczucie wartości moje wynika z tego wszystkiego, co dostałem od Boga, to wtedy wydaje mi się, że zdecydowanie bardziej prawa strona zaczyna działać. Tak. Wydaje się, że człowiek honorowy, gdy właśnie tutaj reaguje w taki sposób natychmiastowy, może być pozbawiona ta reakcja rozsądku, prawda? Może być po prostu taka bardzo emocjonalna. No a przecież my jesteśmy istotami rozumnymi i powinniśmy tego rozsądku jak najbardziej używać. Nasze działania powinny być racjonalne, rozsądne. Powinniśmy być jak najbardziej wyrozumiali. Jeśli nawet ktoś nas obraził, no to ta wyrozumiałość
jest związana z tym, że tak, no może mu się wypsnęło, albo on taki jest, bo szybko tam to, co w głowie, to zaraz na języku. I jakoś staramy się być wyrozumiali dla tego języka, a stonować nasze emocje, które no mogą nakręcić spiralę, prawda, konfliktu, który może się rozwinąć. Dziękuję. Ktoś jeszcze tam miał rękę? Tutaj, proszę bardzo. No, ja bym powiedziała tak o tych cenach z prawej strony, o ten honor. Jeśli ja siebie uznaję za dziecko Boże, to ja jestem dumna z tego, że jestem dzieckiem Boga i nie robię Bogu przykrości. Myślę, zanim coś powiem. Dlatego, że tu te cechy to są takie właśnie typowo emocjonalne, gwałtowne, szybsze niż myślenie. Natomiast już żeby mieć te cechy, to trochę czasu tu potrzeba. No, ja tak to po prostu widzę, tak jakby idąc w tym, co tutaj... Dobrze, dziękuję bardzo za tą wypowiedź. Jeszcze tam ręka jest w górze, proszę. Ja uważam, że świat boli tyle po lewej stronie cechy. Takich akurat to są przywódcze cechy. To, co się czyta, poradnika, o, ten chłop to wie, co chce, natychmiast szybko reaguje, potrafi być przywódcą, a ten to jest trochę taki cielątka. No tak, tak może być rzeczywiście. Drodzy, jest taka pewna wypowiedź, która została publicznie wygłoszona w polskim parlamencie, która nawiązuje do honoru. Ja przygotowując ten wykład przypomniałem sobie, bo to kiedyś to oglądałem w kronikach. Jest to wypowiedź, którą w czasie expose sejmowego wygłosił minister spraw zagranicznych II Rzeczypospolitej Józef Beck. Pozwólcie, że zacytuję fragment tej jego wypowiedzi. To było w obliczu narastającego niebezpieczeństwa wybuchu wojny z Niemcami. On to w Sejmie wypowiedział 5 maja 1939 roku, a więc za kilka miesięcy miała wybuchnąć wojna. I już wtedy nasze elity zdawały sobie sprawę, że Niemcy prą do wojny, że próbują tutaj być bardzo i są agresywni i stawiają agresywne, trudne do spełnienia przez naszych rządzących żądania. I Beck się wypowiedział w Sejmie między innymi wtedy w ten sposób. Pokój jest rzeczą cenną i pożądaną. Nasza generacja skrwawiona w wojnach na pewno na okres pokoju zasługuje. Ale pokój, jak prawie wszystkie sprawy tego świata, ma swoją cenę, wysoką, ale wymierną. My w Polsce nie znamy pojęcia pokoju za wszelką cenę. Jest tylko jedna rzecz w życiu ludzi, narodów i państw, która jest bezcenna. Tą rzeczą jest honor. Taka była wypowiedź naszego ministra spraw zagranicznych. No, późniejsza historia, którą znamy, skorygowała troszkę jego poglądy, a postępowanie, bo być może uciekając do Rumunii zachował się racjonalnie, ale z pewnością niehonorowo, tak? By można powiedzieć, bo no, ratował swoje życie i przedłużał możliwość działania, ale tutaj ten honor wydaje się, że powinien go zobligować do tego, aby zostać tam, gdzie jest walka, gdzie jest bitwa. Ale chciałbym się jeszcze jedną refleksją przy tej okazji podzielić. Mianowicie, gdy przygotowywałem dzisiejszy wykład, akurat też mój wspomniany, też wczoraj syn był ze mną, Radek, i mówię, chciałem go i zapytałem go, a ty znasz z historii może taką wypowiedź ministra Becka? A on nie wiedział oczywiście za bardzo, o czym ja mówię, no więc w internecie to można było odtworzyć. Ja mu odtworzyłem, jaka to była wypowiedź. I on tak słucha, gdy się zakończyła ta wypowiedź. Rękę tak mówi, będziemy się bić. No?
To znaczy, jemu się to spodobało, to co ten Beck powiedział. Ja się troszkę tak zdziwiłem, że no, ja go troszkę w innym duchu starałem się wychowywać. No ale on, jemu się to spodobało, że nie damy się, będziemy się bić. No właśnie. No więc być może ten element takiego męskiego chęci do współzawodnictwa może mieć też pewien wpływ na to, że ludzie się w pewien określony sposób zachowują. No ale jednak w chrześcijaństwie mamy jakby szersze spojrzenie. Drodzy, a propos tej zemsty, mamy taką wypowiedź biblijną. Najmilsi, nie mścijcie się sami, ale co? Pozostawcie to gniewowi Bożemu, albowiem napisano, pomsta do mnie należy, ja odpłacę, mówi Pan. A więc Pan Bóg zachęca nas, żebyśmy w kwestiach, gdzie czujemy się skrzywdzeni przez drugą osobę, nie próbowali wymierzać sprawiedliwości indywidualnie, ale pozostawiali opatrzności pewnemu biegowi spraw, że tak można powiedzieć, sprawiedliwą odpłatę. Tak? Pan Bóg, który jest sprawiedliwy, ale także Pan Bóg, który jest miłosierny, uznaje, że człowiek jest zbyt bardzo błędzący, zbyt bardzo gwałtowny, po prostu jesteśmy też grzeszni. To nie do nas należy, abyśmy w przypadku osobistej urazy reagowali w sposób taki właśnie, jak tutaj jest powiedziane, żeby się mścić. Jest ktoś inny, kto podejmuje rolę, aby nas oskarżać, czyli fałszywie w jakiś sposób ujmować nam tego poczucia wysokiej wartości, a jest to diabeł, szatan. Niektórzy, gdy słyszą określenie, że diabeł jest istotą realną, że my mówimy, że coś diabeł spowodował, to się uśmiechają i reagują w sposób taki ironiczny, że kto to jeszcze w dzisiejszych czasach wierzy, że diabeł istnieje, to jest jakaś legenda, podanie religijne, ale w formie legendy, więc nie należy przyjmować, że taka istota realnie istnieje. Niemniej, gdy uważnie przyglądamy się i szukamy odpowiednich tekstów w Biblii, to Biblia uczy, faktycznie istnieje pewna istota inteligentna, która zbuntowała się przeciwko Bogu, która także w pewien sposób prowadziła rodzaj ludzki właśnie w ten bunt. No i to powoduje, że jesteśmy w dużej części jako ludzkość, mówiąc ogólnie, pod jego wpływem i ten wpływ, można powiedzieć, w miarę upływu czasu wręcz się nasila. Rozpoczął się bardzo wcześnie, bo już nasi pierwsi rodzice zostali w ten bunt wprowadzeni. I też Pismo Święte określa szatana określeniem oskarżyciel, czyli inaczej prokurator. Jest to tekst z Księgi Objawienia z rozdziału 12, gdzie jest mowa o tym, że w pewnym momencie szatan został wyrzucony z nieba i tam jest właśnie wspomniane, że zrzucony został oskarżyciel braci naszych, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem. Więc szatan oskarża, prawda? To jest jego praca. Jeśli za bardzo koncentrujesz się nad własnymi wadami i słabościami i to jakby cię przeraża i tylko o tym myślisz, to troszkę tej pracy szatańskiej jakby ulegasz. Taki byłby wniosek, tak? No bo nauka chrześcijańska jest taka, owszem, jesteśmy grzeszni, jesteśmy upadli, ale Pan Jezus nas zbawił i Bóg nas kocha. I każdy z nas może otrzymać Boże przebaczenie i oczyszczenie od grzechów. I to jest właśnie dobra nowina, Ewangelia, że Bóg nas kocha i rozwiązuje problem grzechu, z którym człowiek sam osobiście nie może się poradzić. Ale postawiłem tutaj pod tym
hasłem szatan, oskarżyciel, pytanie, kogo on oskarża? W tekście, który też z pamięci zacytowałem, od razu też była odpowiedź, że oskarża ludzi, tak? Ale czy tylko ludzi? Boga oskarża, oczywiście. Tak, tak. No i drodzy, właśnie zatrzymajmy się troszkę nad tym i zastanówmy się nad Bożą reakcją na te oskarżenia, bo ona może nam wiele wyjaśnić, jak Bóg działa w historii i dlaczego zło trwa tak długo, jak trwa, no a co niekoniecznie nam jako ludziom musi się akurat w danej sytuacji podobać. Tak? A więc szatan, zgadzamy się, oskarża Boga. Przede wszystkim oskarża go o niesprawiedliwe jego rządy, porządki. Gdy przytoczymy sobie tutaj na pamięć historię opisaną w księdze Hioba, to pozwólcie tutaj w kilku zdaniach, bo nie jesteśmy w stanie dzisiaj tego wszystkiego czytać. Szatan, który stawił się na pewne zgromadzenie, które Bóg organizował gdzieś, powiedzmy w niebie, czy w innym jakimś świecie, w innej rzeczywistości nieziemskiej, tam zjawili się synowie Boży, ale także zjawił się szatan. No i sam Bóg postawił pytanie szatanowi, skąd przybywasz? A on odpowiada, przeszedłem ziemię wzdłuż i wszerz. I tak w domyśle, ona jest moja. Tak? Ale Bóg miał tam jednak w tamtym czasie pewnego swojego przedstawiciela na ziemi i mówi do szatana, a czy zwróciłeś na mojego sługę Joba, mąż to sprawiedliwy, nienaganny, stroniący od złego. I wtedy pojawia się szatańskie oskarżenie. A czy za darmo ten Hiob ci jest tak posłuszny? Czy go zewsząd nie otoczyłeś opieką, troską? No i w związku z tym on ci jest posłuszny. Ale jak mu to zabierzesz, to zobaczysz, jak on szybko na moją stronę przeskoczy. No? Czyli twoje rządy, w domyśle szatan powiedział, są, jakby to określić, te rządy Boże według szatana, one są takie na zasadzie kija i marchewki, tak? Na zasadzie kija i marchewki. Ludzie są tresowani. Gdyby mieli realną możliwość wyboru, to oni by poszli za mną. Nie za tobą, Boże. No i Księga Hioba właśnie rozwija tą myśl. Później, gdy pierwsza batalia została przez Hioba w 100% wygrana, to szatan mówi tak, ale on jeszcze ma życie. Jak jego dotkniesz, jego samego, jego zdrowia, stanie w obliczu śmierci, niezawinionej, zobaczysz, że będzie ci złorzeczył. No i była druga próba. W tej próbie zmagania burza w głowie Hioba była. On nie wyparł się Boga, ale życzył sobie, żeby już lepiej było, żeby w ogóle nie żył, żeby się w ogóle nie narodził, bo po prostu bardzo cierpi, prawda? A więc możemy powiedzieć, że nie w 100% jakby przez tą próbę przeszedł, w 100% zwycięsko, ale jednak trzymał się Boga, co wskazało, że szatan nie jest alternatywą dla rządów Boga, że jest pewna kategoria ludzi, którzy nawet w obliczu cierpienia, bólu i zagrożenia życia wolą służyć Bogu. Ale było to oskarżenie. Bardzo zuchwały, prawda? Stworzenie atakuje stwórcę. To trzeba przyznać, że była w tym desperacja czy zuchwałość, byś można powiedzieć. Tak? Czy szatan oskarżył Boga o kłamstwo? Oczywiście, już na samym początku, w raju, gdy rozmawiał z Ewą, to Ewa mówi, Bóg powiedział, że jak zerwiemy, to umrzemy. A co powiedział szatan? Nie ma mowy, to jest kłamstwo.
będziecie wręcz odwrotnie, prawda? Będziecie żyć i jeszcze będzie dodatkowa korzyść, bo będziecie jako sam Bóg. Bóg coś przed wami ukrywa, nie jest wobec was uczciwy. A więc szatan oskarża Boga o kłamstwo. Szatan błędnie przedstawia Boży charakter. I drodzy, tą myśl też można rozwinąć bardzo szeroko. My tylko krótko stwierdzimy, że często Boga przedstawia się, i to jest smutne, często z zakazalnic, jako Boga surowego, jako Boga, który tylko czyha, aby wypunktować ludzkie słabości, upadki. Bóg, do Boga ludzie wyobrażają sobie, że do Boga to bardzo trudno jakby się dostać, więc trzeba mieć w niebie znajomości, żeby przed oblicze Boga coś uzyskać. Tak? Dlatego poprzez instytucje tak zwanych pośredników ludzkich próbują tam coś mieć, lepsze możliwości załatwienia. No ale przede wszystkim też, że Pan Bóg jest taki skrupulatny, prawda, i tak dalej. Nie zawsze ten Bóg jest dla ludzi właśnie Bogiem miłości. To był między innymi problem faryzeuszów. To był problem też średniowiecza, gdzie przedstawiano Boga jako tego, który wymusza pewne rzeczy w zachowaniach, prawda, bo jeśli nie, to no to właśnie co? To stracisz życie, stracisz majątek, a więc Bóg przymusza. Nie? No i oczywiście szatan wprowadza fałszywe kulty, które są rozwinięciem poprzedniej myśli. No bo skoro ten Bóg nam się nie podoba, to my sobie wymyślimy, a szatan tutaj już inspiruje Boga na swoje wyobrażenie. Wymyślimy sobie Boga takiego, jaki nam by on odpowiadał, prawda? No a ten Bóg, który ludziom odpowiada, to właśnie może być taki honorowy, okrutny, ale też może być takim Bogiem, który akceptuje ludzkie grzeszki, słabości, prawda? No i to już pole do popisu jest ogromne. Także to jest wszystko praca szatana. I drodzy, nieraz ludzie stawiają pytania. Dlaczego Pan Bóg pozwolił, żeby był oświęcim? Dlaczego pozwolił, żeby bomba atomowa spadła i niewinnych pozabijała? Dlaczego tyle nieszczęścia, dzieci niewinne chorują, cierpią? Dlaczego Pan Bóg na to wszystko pozwala? A pozwólcie, że dzisiaj inne pytanie postawimy tutaj. Dlaczego Pan Bóg tak długo znosi te obelgi, które są przeciwko Niemu stawiane przez szatana? Jak my byśmy się czuli, gdyby dziecko, za które gotowi jesteśmy oddać życie, ono by was oskarżało o to, że tato, jesteś do niczego. Mówisz, że mnie kochasz, a wszystko chowasz przede mną, nic mi nie dajesz. Albo w ogóle źle rządzisz. To są te uwagi, które właśnie ten syn, jeden z synów kierował przeciwko ojcu swemu. No i Bóg te wszystkie oskarżenia znosi. On nie zamiata ich pod dywan, tylko cała ta historia ludzkości i grzechu prowadzi do jednego. Pan Bóg pozwala, żeby zło wydało owoce. Każde drzewo poznaje się po owocach. Dobre drzewo rodzi dobre owoce. Złe drzewo rodzi złe owoce. No ale to wymaga czasu. Tak? Rolnik czeka rok. Ale pewne procesy trwają dłużej. No i dlatego też historia grzechu trwa rzeczywiście długo. No, Pismo Święte jeszcze mówi, że dziełem szatańskim jest dążenie do tego, żeby powszechnie oszukać ludzi, najlepiej w 100%. Nie uda mu się to, my wiemy o tym, bo tak to przedstawia Biblia, proroctwa biblijne,
Ale Biblia mówi, tak, szatan, jego zwiedzenia są powszechne, zwodzi cały świat. Takie jest określenie w proroczej księdze objawienia. Tak? Czyli można powiedzieć, że jest konflikt, tak? Z jednej strony Bóg, z drugiej szatan, a my jako ludzie w ten konflikt jesteśmy wciśnięci, wepchnięci, czy nam się to podoba, czy nie. Patrzcie, jaką miłość okazał nam Ojciec, czytamy w pierwszym Jana. Zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi. No, w zasadzie pewni ludzie, gdy Jezus był na ziemi, to powiedział do nich: ojcem waszym jest diabeł, bo spełniacie uczynki. Ale człowiek, który nawraca się do Boga, który uzyskał przebaczenie i chce iść naśladować Pana Jezusa, został nazwany dziećmi Bożymi. Dostąpiliśmy jakby adopcji, tak to można powiedzieć. Tak? No i w związku z tym jest pewien konflikt. Świat niekoniecznie akceptuje takich ludzi, którzy jakby wybierają inny styl życia. Ale Biblia uczy, że jeszcze Bóg ma dla nas pewne wspaniałe perspektywy, o których dokładnie nawet nie wiemy, prawda? Ale jedno wiemy, że kiedyś będziemy razem z Nim, że ujrzymy Go. Pamiętacie, wczoraj żeśmy się zastanawiali, jak Bóg wygląda, no i stwierdziliśmy, że tak naprawdę to nie wiemy. Wiemy, że jest pewne podobieństwo pomiędzy ludźmi a Bogiem, ale mamy tutaj właśnie taką wspaniałą obietnicę, że przyjdzie czas, gdy ludzie zobaczą Boga i On jest czysty, On jest święty, On nie jest gwałtowny, nie reaguje w sposób taki, żeby od razu w związku z naszymi grzechami, słabościami czy czasami rzucanymi względem Boga oskarżeniami, żeby On od razu na to wszystko reagował. Bóg jest osobą czystą i zaprasza nas, abyśmy w tych naszych reakcjach, w naszym postępowaniu względem innych ludzi kierowali się właśnie tymi pozytywnymi cechami, tymi po mojej lewej stronie, które były na wcześniejszym haśle. W związku z tym stawiam pytanie, które to w formie twierdzenia wypowiedział mój syn: czy będziemy się bić? Jako chrześcijanie jesteśmy uczestnikami wojny i pozwólcie, że przytoczę taki tekst z Pisma Świętego, który o tym nam wyraźnie mówi. Jest wiele wypowiedzi, które w tym kierunku prowadzą naszą świadomość, że jesteśmy uczestnikami konfliktu. I w liście apostoła Piotra możemy przeczytać między innymi taką wypowiedź, pierwszy list Piotra, rozdział 5. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz diabeł chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. Przeciwstawcie mu się mocni w wierze, wiedząc, że te same cierpienia są udziałem braci waszych w świecie. A więc jesteśmy w walce. Jest przeciwnik. Mamy mu się przeciwstawić. Mamy powiedzieć: idź precz, szatanie. Nie kuź mnie do złego. Owszem, czasami jako ludzie upadamy, no ale wtedy mamy możliwość przebaczenia i krew Jezusa może nas oczyścić z grzechu. Ale Bóg zaprasza nas do tego, abyśmy byli zwycięzcami. Księga Apokalipsy określa właśnie ludzi wierzących tym określeniem zwycięzca. Wielokrotnie w Księdze Objawienia jest mowa, że zwycięzca otrzyma nagrodę. Tak? W listach Apokalipsy, jest to 7 listów Apokalipsy,
Tam właśnie mamy to określenie, że chrześcijanin to jest zwycięzca. Jest taka historia w Starym Testamencie, gdzie Jakub, oszust, walczył, można tak powiedzieć obrazowo, z Bogiem, zwyciężył i Pan Bóg mu powiedział, no zwyciężyłeś, tak? Już nie będziesz Jakub, ale będziesz Izrael, a określenie Izrael oznacza zwycięzca. A więc każdy z nas jest zaproszony do tego, aby być zwycięzcą w walce, ale to jest inna walka niż ta, którą toczy człowiek honorowy, który postępuje w sposób gwałtowny, taki nieprzemyślany, okrutny być może czasami, ale my chcemy postępować według Bożych zasad i chcemy rozwijać te pozytywne cechy, o których żeśmy powiedzieli, że to jest owoc Ducha Świętego, z czym jak najbardziej należy się zgodzić. Proszę bardzo, otwieram dyskusję na koniec, czy może chcielibyśmy podzielić się jakimiś myślami, uwagami, czy może jakieś zapytanie by padło odnośnie tematu, który dzisiaj żeśmy rozwijali. Wydaje się wszystko jasne, tak? Zostało takie troszkę w zawieszeniu to pytanie ostatnie, czy się bić, no niby jako chrześcijanie nie, ale z drugiej strony jest ten przeciwnik, więc możemy się zacząć zastanawiać, no jak się z nim bić, z tym przeciwnikiem? Jak wysyłać może? Jak z nim walczyć? Bardzo dobre pytanie. Czy jesteśmy w stanie pokonać go, wygrać z nim? Sami. To są bardzo dobre pytania. Przeciwnik jest przedniej klasy, a więc... No z doświadczeniem bojowym, jakie on ma, to rzeczywiście nie mamy szans, prawda? Bo to jest wielotysięcznoletnie doświadczenie. Możliwości też są niezwykłe, prawda? My wiemy, że szatan potrafi czynić rzeczy nawet nadprzyrodzone z ludzkiego punktu widzenia. A więc ciężka by była to bitwa, gdybyśmy sami walczyli. Musimy jako dzieci Boże się jednoczyć, ale też pod odpowiednim przywództwem, tak? Pod przywództwem Jezusa Chrystusa. Pod Jego parasolem. I w Jego zbroi. A? Jest taka zbroja, prawda? Szczególny taki rynsztunek bojowy, do którego nas Pismo Święte zachęca. W jakiej księdze jest to zapisane, tak, to pozwólcie, że jeszcze ten fragment, prawda? Bo skoro jesteśmy zaproszeni do tego, żeby walczyć, no to nasz wódz daje nam odpowiednie uzbrojenie, które warto tutaj sobie przypomnieć z listu apostoła Pawła do Efezjan. Czytamy o chrześcijańskiej zbroi. No, tu też są piękne słowa. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi. To jest, czytam od 6 rozdziału 11 werset. Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą. To też jest, podkreślam to słowo całą, prawda? No bo jeśli by nam została tak zwana pięta Achillesa, no to jest możliwość pokonania, prawda? Bo jest element, gdzie wróg może się nas zaczepić. Nie? Ale gdy będziemy cali okryci zbroją Bożą i w pełnym rynsztunku, no to zwyciężymy. Dobrze, to czytajmy. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić oporu w dniu złym i dokonawszy wszystkiego, ostać się. Stójcie tedy, opasawszy biodra swoje prawdą. Prawda może być elementem, który pomoże nam w zwycięstwie. Nie kłamiemy, ale mówimy prawdę o tym, jaki jest Bóg, jakimi my jesteśmy. Mamy właściwe zrozumienie samych siebie, naszej relacji z Bogiem. Przywdziawszy pancerz sprawiedliwości. Mamy pewne odzienie,
ten pancerz, tą zbroję nie sami wykonaliśmy. Ona jest wykuta, można powiedzieć, drogą krwią naszego Pana Zbawiciela. Czasami przedstawiana jako szata sprawiedliwości, czysta jak biel, a wybielona we krwi baranka. No i mamy obuwszy nogi, by być gotowymi do zwiastowania Ewangelii pokoju, tak? Bo chrześcijanin nie tylko myśli o swoim zbawieniu, ale myśli o tym, aby Królestwo Boże szerzyć w sercach ludzkich. A przede wszystkim weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego. Wiara, która pomaga nam iść przez życie, wiara w Boga i wiara, która też wierzy Bogu, nie? Bo wierzyć w Boga, a wierzyć Bogu to są czasami dla ludzi dwie różne rzeczy. A więc wierzymy Bogu i w Boga, no i zwyciężyliśmy też przez wiarę samego Jezusa. Tak. No i ta tarcza nas chroni przed pociskami złego. Weźcie też przyłbicę, czyli hełm zbawienia i miecz ducha, którym jest Słowo Boże. Słowo Boże potrafi naprawdę dokonać cudownych rzeczy. Ono przedstawia właśnie prawdę, którą możemy też używać do obrony, ale też do pozyskiwania ludzkich serc. To tak, pozwoliłem sobie jeszcze na króciutki komentarz. Dziękuję za tą uwagę, bo to była niezwykle cenna, że powinniśmy mieć odpowiednie oprzyrządowanie w walce ze złem. A jesteśmy jego żołnierzami, jak najbardziej. Będziemy się bić. Niech to będzie dzisiaj nasza reakcja na to Boże zaproszenie i na tą świadomość, że jednak jesteśmy uczestnikami pewnej walki i chcemy być żołnierzami Jezusa Chrystusa. Nie jesteśmy bezsilni, tak. I mamy dobrego stratega jako wodza, bo ta strategia jest niezwykle istotna dla ostatecznego zwycięstwa. Tak? Mamy pomocnika. No i jak, drodzy, czy stworzenie może wygrać ze Stwórcą? A jeszcze z takim Stwórcą, który jest takim, o takie ma właśnie cechy, jak żeśmy powiedzieli, sam Bóg jest miłością, zaprasza nas do tej dzielenia się z Nim tej miłości, którą możemy jakby niejako od Niego odbijać. Tak? To mu wczoraj na ten temat mówiliśmy szerzej. Dobrze, dziękuję bardzo. Jeśli w takim razie już nie ma więcej myśli, zakończmy nasze spotkanie modlitwą. Ja się już dzisiaj pomodliłem, to może poproszę tutaj mojego przyjaciela Dariusza, by właśnie na koniec się pomodlił. Drogi Ojcze, Boże, ukochany nasz Panie, dziękujemy Ci za to, że to Ty jesteś zwycięzcą, to Ty walczysz, a my pod Twoim sztandarem jesteśmy bezpieczni. Dziękujemy Ci, Panie, że obdarzyłeś nas szczególnym zaufaniem, obdarzyłeś nas godnością dzieci Bożych. Dziękuję Ci, Panie, że prowadzisz nas do zwycięstwa i troszczysz się o każdego, nawet tego najsłabszego, nawet tego, który gdzieś tam utyka, ogląda się za siebie, ale nadal należy do Ciebie, Panie, i Ty chcesz, aby również zwyciężył, aby również dotarł do celu. Drogi Ojcze, dziękuję Ci, że jesteś takim cudownym Bogiem. A teraz proszę Cię o błogosławieństwo dla nas wszystkich, abyśmy dalsze nasze życie prowadzili pod Twoim sztandarem, abyśmy nie zapominali o żadnym elemencie Twojej zbroi oraz o żadnym z Twoich słów, które wypowiedziałeś, które są ku naszemu pożytkowi, ku naszej ochronie, obronie. Prowadź nas, Panie, bezpiecznie przez to życie. Amen. Amen.